witam wszystkich z powrotem na moim kanale. Nareszcie mi się udało znowu wyjść na świeże powietrze, znowu wyjść do ludzi. Zaczęła się u nas Golden Week, czyli taki tydzień wolnego dla większości Japończyków i mnie. I celebruję to tym, że się dzisiaj spotkam z Emilem. Idziemy z Emilem i z jego streamem na Gyozę do Komozawa Parku. Jest jakiś festiwal Gyozy. Idę dzisiaj totalnie całą drogę na piechotę, ponieważ trochę mi się przytyło przez siedzenie zimą w domu. Więc jakieś 2-3 godziny na piechotę mam do tego parku. I idę najpierw w stronę Futagoda Magały, a z Futagoda Magały później mam, nie wiem, pół godziny do tego parku chyba jeszcze. Albo godzinę, albo półtorej, nie mam pojęcia. W ogóle kupiłem sobie nowe t-shirty. Teraz w Uniqlo mamy t-shirty z Final Fantasy. I kupiłem sobie dwa z Final Fantasy 7 i 10. Niestety reszta była już wykupiona, kiedy próbowałem je kupić. I do tego dostałem jeszcze takie mega fajne karty z jakimiś artworkami z Final Fantasy. I nagrałem wam szybki unboxing, który będzie teraz. Mam nadzieję, że się podobało, a teraz idziemy dalej. Jesteśmy teraz przy naszym pierwszym przystanku, którym jest Futagoda Magała, albo też przez Tokijczyków nazywana Nikotama. Jest to tak naprawdę jeden przeogromny kompleks sklepowy. Jest to jedna ogromna galeria, taka outdoorowa. Jest to pełno właśnie sklepów jakichś, od jakichś takich tanich sieciówek typu H&M, po jakieś nawet droższe sklepy. Jest tutaj kino, pełno restauracji i ogólnie jest to mega fajne miejsce na randki. Bardzo polecam, jak ktoś randkuje w Tokio, to tutaj naprawdę fajnie można spędzić dzień, idąc najpierw do jakiejś restauracji, później do kina, a po kinie można iść jeszcze jakieś 100-150 metrów od tego kompleksu jest rzeka, którą przed chwilą szliśmy i można tam jeszcze siąść, zrobić sobie jakiś piknik, posiedzieć, porozmawiać. Jest naprawdę, naprawdę fajnie, bardzo przyjemnie. Łatwo się tutaj dostać z jakiegokolwiek centrum. Jest to jedno z takich centralnych miejsc w Tokio. Bardzo, bardzo polecam. Tu na dachu kina też jest taka polana, na której można sobie siąść, odpocząć, zrobić jakiś piknik, posiedzieć. A przede mną jest jeszcze taka platforma widokowa, z której widać całe Kawasaki, czyli drugą stronę Tamagały. I jak jest dobra widoczność, albo też często przy zachodach słońca widać też górę Fuji, której dzisiaj niestety nie zobaczymy, bo za chwilę muszę już iść dalej. Thank you.
Kurde, właśnie to uwielbiam tak bardzo w Tokio. I wiem, że ja się powtarzam na co drugim filmie, ale po prostu do dzisiaj nie mogę w to uwierzyć, że tak naprawdę tutaj jest. Że nie jestem całe 10 minut od stacji Futagata Magawa, która jest głośna, gdzie jest pełno sklepów, restauracji, ludzi, pociągi, wszystko. Jest po prostu cały czas dźwięk, głos, jeszcze do tego nawalają z różnych głośników. 10 minut dalej? Cisza. Kompletna cisza. I mi się to po prostu tak bardzo w Tokio podoba, że właśnie można mieszkać gdzieś blisko jakiegoś centrum i mieć mimo wszystko swój spokój. W Polsce mieszkałem na wiosce, a i tak cały czas było słychać jakieś tiry, jakieś samochody. Sąsiada coś śpiewał góralskie piosenki. A tutaj nie ma nic, cisza. Jesteśmy już tutaj z Emilem. Aha. Powoli się kierujemy na Gyozę, ale ja kupiłem sobie jeszcze Black Thunder Shiro Loda. Frappę w sumie, teraz bardzo popularnego w Japonii. I... To nie słodkie, co? Właśnie nie jest aż tak słodkie. Nie? Wygląda jak McFlurry z Oreo z McDonalda. I bardzo smakuje jak McFlurry z Oreo z McDonalda. Ale jest dobry. Szkoda trochę, że nie było czarnego. Czarny mnie bardziej interesuje, czekoladowy. A to trzeba będzie innym razem. Nie idzie to, jeszcze zamrożone. To jest sezonowy taki drink z Family Marta? Tak, to jest sezonowy. Teraz pierwszy ten, mają teraz wielką kampanię reklamową na to. I wszyscy się na to rzucili. Zresztą Black Thunder to jest chyba najbardziej taki popularny batonik w Japonii. Jest, no? Nigdy nie widziałem tego batonika. Naprawdę? Nie, nigdy. To jest przepyszny. Te? Tak, wszyscy... A w kombini go sprzedają, tak? Wszędzie, możesz kurde, kupić ten. Nigdy nie zwróciłem uwagi. Czekoladowy, tak? Czekoladowy, bardzo dobry. Mega. Dobre. Ile kosztowało? 330 jenów. Ale ci kapię, uważaj. Ma, czego? No, jabaj, nie? Jaba! Wreszcie jaba! Wyjści! Wyciąg to wyjści! Nie! A czy panie z tym spojrzały, co? Nie wiem. Oni-chan, oishiso! Oishiso! Itadakimasu! Itadakimasu! Mo! Jaki on ma! Dobra! Do zaporny! Cebula musi być. To z cebulką jest rewelacyjne połączenie.
Food porn. Mieliśmy teraz dwie porcje tych pierogów. Jedna była z wołowiną japońską, druga była z solą i tare. Drugi były smażone na głębokim oleju i trzeba przyznać, że były przepyszne. Dawno tak dobrych gyoz nie jadłem. Dosyć drogie, bo 700 jenów za tam 4 albo 5 sztuk. Podwójna cena z takiej izakai, no ale chyba warto, było naprawdę dobrze. Jesteśmy właśnie na Sangenjai, na platformie widokowej, na 26 piętrze budynku, który się nazywa Carrot Tower. Jest za mną cały widok na całe Tokio. Jest naprawdę fajnie. Jesteśmy z Emilem. Emil gdzieś tam z tyłu jest z czatem. Ja się na chwilę urwałem, żeby nagrać tą przebitkę. Przeteleportowaliśmy się tutaj z Gyozy, bo na Gyozie już praktycznie nic nie było. A po drodze w sumie też nie było co pokazywać, więc taką teleportację sobie zrobiliśmy. Teraz jeszcze pochodzimy trochę po Sangenjai, a później się zaczniemy zbierać. Nie wiem, czy Emil będzie szedł ze mną, ale ja będę szedł w kierunku Shimokitazawy, skąd będę już wracał. Więc jeszcze trochę vloga przed nami, więc zostańcie do końca. Jestem już na swojej stacji, już się pożegnałem z Emilem. Emil pojechał jeszcze na Shibuya, ja postanowiłem wrócić, muszę jeszcze coś załatwić w domu. Po drodze sobie jeszcze kupiłem przekąskę nocną. Ostatnio nie mogę się oderwać od tych bułek z majonezem i z kukurydzą, są przepyszne. Z Sangenjai jeszcze postanowiłem wrócić na piechotę do Shimokitazawy po tym, jak przez całą zimę totalnie nic nie zrobiłem w stronę ruszania się. Chciałem się po prostu zmusić do tego, żeby jak najwięcej przejść dzisiaj. Nie wiem, przeszedłem może za 25-30 tysięcy kroków. Sprawdzę to później w domu. Ale czuję się z tym bardzo, bardzo dobrze. Dobra, ja muszę już wracać, więc będę też powoli kończył tego vloga. Poza tym ludzie się dziwnie na mnie patrzą. Więc dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jak się podobało, to zapraszam do zostawiania lajków, komentarzy i subskrypcji tego kanału. I co? Widzimy się następnym razem. Na razie. Tak, oni też się na mnie dziwnie spojrzeli.